dzisiejszym odcinku historia, jakiej jeszcze na kanale nie było. Sprawa zarówno tajemnicza, jak i nieoczywista. Taka, w której nadal brakuje wiele. Jedna z najtrudniejszych, ale czy na pewno beznadziejnych? Zapraszam na historię małżeństwa Bachor. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do miejscowości Włocin-Kolonia, do województwa łódzkiego. Wieś z zabudową głównie jednorodzinną, z malowniczymi krajobrazami, wieloma łąkami, ale też polami uprawnymi. Położona między Wrocławiem, od którego jest oddalona o około 130-140 km, a Łodzią. W 2004 roku wraz z trójką dzieci we wsi Włocin-Kolonia mieszka Halina i Ścisław Bachor. Mężczyzna zajmuje się produkcją palet. Dodatkowo pomaga sąsiadom przy różnych pracach i awariach. Jest taką lokalną złotą rączką. Żona z kolei prowadzi dom. Ich dzieci mają wówczas 17, 22 i 23 lata. Jest wtorek, 10 lutego 2004 roku. Na leśnej drodze pewna grupa osób, które jak się później okaże, nie znajdowały się tam przypadkowo, odnajdują wrak pojazdu. Kiedy podchodzą bliżej, na miejscu kierowcy i na przednim siedzeniu pasażera dostrzegają zwęglone ludzkie szczątki. Na miejscu pojawia się policja, zabezpieczają miejsce tragedii, odnalezione ciała, sporządzają odpowiednią dokumentację, wykonują również zdjęcia pojazdu. Nie wiadomo wówczas, co odnalezione osoby robiły w godzinach wieczornych, jeszcze w poniedziałek, w środku lasu, kilka kilometrów od rodzinnej miejscowości. Czy tylko przejeżdżały tą drogą, czy może jednak miały powód, by w tym konkretnym miejscu się zatrzymać. Nieznane są również przyczyny wybuchu pożaru. Czy była to awaria samochodu, nieszczęśliwy wypadek, czy może jednak forma porachunków i zemsty, bądź odebrania sobie życia. Bez żadnych wątpliwości natomiast uznano, że do tragedii doszło dzień przed tym, jak ofiary zostały odnalezione. W poniedziałek, późnym popołudniem lub w godzinach wieczornych. Nieznana pozostaje również tożsamość ofiar, chociaż to zostaje bardzo szybko ustalone. Okazuje się, że odnaleziono małżeństwo Bachor. Ścisława na fotelu kierowcy, Halinę na przednim siedzeniu pasażera. Jest to niebywała tragedia dla najbliższej rodziny, bo w jednej chwili stracili dwie bliskie im osoby, ale też niemałe zaskoczenie dla okolicznych mieszkańców. Wszyscy wspominają małżonków jako spokojnych i pracowitych, uprzejmych, nieszukających konfliktów sąsiadów. Ostatnią rzeczą, o jaką można byłoby ich posądzić, to kontakty czy interesy z niebezpiecznymi ludźmi, którzy mogliby zechcieć się na nich zemścić. Za najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń uznaje się wówczas to, że pożar powstał przez niedopałek papierosa. Miał rozprzestrzenić się na tyle szybko, że skutkował całkowitym spaleniem samochodu i utratą życia jego pasażerów. I to właśnie tą wersję śledczy uznają za właściwą, chociaż wiele wskazuje na to, że w zdarzeniu brał udział ktoś jeszcze. Że małżonkowie mogli znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i w złym czasie, spotkać na swojej drodze sprawcę bądź sprawców, stać się przypadkowymi ofiarami. Ale też to, że zostali tam zwabieni albo nawet przez kogoś przywiezieni. Niemniej jednak mundurowi stwierdzają, że miejsce, w którym odnaleziono szczątki 48-latków, nie jest przypadkowe, bo droga prowadzi do miejscowości w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, do wsi Jamnice. To właśnie tu, wraz ze swoją rodziną, mieszka brat Ścisława. Założono, że małżonkowie jechali do nich w odwiedziny. Wybrali trasę przez las, bo była ona najkrótszą, chociaż miała być wówczas bardzo rozkopana i trudna do pokonania. Po przejechaniu kilku kilometrów miało dojść do zapruszenia ognia z niedopałka papierosa. Ogień rozprzestrzeniał się w tak szybkim tempie, że państwo Bachor nie zdążyli z niego wysiąść, w wyniku czego stracili życie. Tą tezę mógłby potwierdzać fakt, że oboje mieli być pod wpływem alkoholu. Z opinii biegłych wynika, że Halina miała 2,5 promila w organizmie, natomiast Zdzisław 4,12. W związku z powyższym ich zachowanie, świadomość czy koncentracja nie pozwoliły na właściwą reakcję i ucieczkę. Ta kwestia została ponownie zweryfikowana, ale o tym za chwilę.
W listopadzie 2004 roku postępowanie w tej sprawie zostaje umorzone. Jako powód w tragedii podano zwarcie instalacji elektrycznej lub niedopałek papierosa, który Halina miała palić i który rzekomo rzuciła w przedniej części pojazdu. A ponieważ w bagażniku Skody Favorit znajdowały się duże ilości bimbru, pożar miał się szybko rozprzestrzenić. Niemniej jednak uznano, że zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem. Mijają kolejne lata. W sprawie nie ma żadnego przełomu, bo oficjalnie uznaje się za rozwiązaną. Przyjęto pewne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Nie było więc powodu, aby wracać do historii małżeństwa Bachor. Czy aby na pewno? Jak się okazuje, powodów było tak wiele, że w 2018 roku nad sprawą pochylają się funkcjonariusze z Archiwum X. Szczegółowo analizują zebrany przed laty materiał dowodowy, weryfikują wcześniejsze ustalenia, zapoznają się ze sporządzoną dokumentacją, z opinią biegłych i ich wnioski są zupełnie inne niż te z 2004 roku. Mają pewne przypuszczenia i nieco inne podejrzenia co do tego, co się wówczas wydarzyło. Nie dla wszystkich wspomniane domysły są dużym zaskoczeniem. Wyniki śledztwa prowadzonego blisko 20 lat temu od początku nie wierzyli sąsiedzi z rodzinnej miejscowości Zdzisława i Haliny, również mieszkańcy wsi, do której rzekomo jechali, ale przede wszystkim najbliższa rodzina. Zarówno dzieci, jak i brat Zdzisława, do którego tego tragicznego dnia wspólnie z żoną mieli jechać. Z ich opinii wynika, że wiele faktów, które mogły być kluczowe dla ustalenia osoby odpowiedzialnej za tą tragedię, bo to, że doszło do wypadku, wykluczyli niemal od razu, śledczy pominęli bądź nawet zbagatelizowali. Od mniej ważnych kwestii, bo zabezpieczone na miejscu ślady. Nie da się zaprzeczyć temu, że to w jaki sposób ktoś postępuje w określonej, nawet typowo codziennej, wręcz rutynowej sytuacji, jakie podejmuje decyzje, co jest dla takiej osoby ważne, a na czym nie skupia swojej uwagi i wiele tego typu zachowań, najlepiej opiszą bliscy znajomi i rodzina. Właśnie o takich drobnych aspektach, które mogły wykreować nieco inny obraz sytuacji, a co za tym idzie, zupełnie inny wynik śledztwa, mówiły osoby, które znały Halinę i Zdzisława Bachor. Wspominano o tym, że wersja, jakoby małżonkowie planowali odwiedzić brata Zdzisława, niekoniecznie musi być zgodna z ich planami. Brat 48-latka wspominał, że jeśli ten chciał go odwiedzić, wcześniej go uprzedzał. Nie zdarzało się, aby przyjeżdżał bez zapowiedzi. Tego konkretnego wieczoru powodu niespodziewanej wizyty też miało nie być. Nie wydarzyło się nic, co trzeba byłoby pilnie omówić czy załatwić. Poza tym kierowanie po spożyciu alkoholu nie było czymś, co Zdzisław wcześniej robił. Miał zasadę, której starał się nie łamać. W takim stanie nie podejmował się prowadzenia auta. Mógł oczywiście zrobić wyjątek, jednak z taką ilością promili byłoby to po pierwsze trudne, po drugie najprawdopodobniej doszłoby do jakiejś stłuczki czy innego uszkodzenia pojazdu, a tego podobno nie stwierdzono. Kolejna wątpliwość dotyczy dużej ilości alkoholu, którą wówczas przewozili. Zdaniem mężczyzny, jadąc do niego w gości, Zdzisław zabrałby coś ze sobą, ale byłaby to co najwyżej jedna butelka. Wątpliwości dotyczą również tego, że pożar rozprzestrzeniał się szybko właśnie przez to, że w bagażniku przewożono bimber. Jego zdaniem, nawet gdyby doszło do tego, że przewożony trunek by się podpalił, skala zniszczeń byłaby zupełnie inna, a sam pożar dużo mniej gwałtowny. W tym przypadku auto spłonęło doszczętnie. Kolejne zastrzeżenia dotyczą kilku faktów związanych z Haliną. Kobietę odnaleziono w ubraniach codziennych, w podomce, przy czym jadąc w odwiedziny zawsze starała się wybierać bardziej odświętne ubrania. Miała również zakładać zieloną kurtkę, która tego konkretnego dnia została w szafie. Tym bardziej wydaje się to zastanawiające, zwłaszcza że w lutym panują dość niskie temperatury. Udało mi się dotrzeć do prognozy pogody dotyczących dni między wtorkiem a piątkiem od 3 do 7 lutego 2004 roku. Wynika z niej, że był to czas odwilży. W ciągu dnia temperatury miały wynosić między 7 a 12 stopni. Miało być wówczas deszczowo i wietrznie. Nie zapowiadano siarczystego mrozu, ale wyjście na zewnątrz bez ciepłego ubioru było co najmniej nieprzyjemne.
Wątpliwości pojawiły się również w kwestii tego, że małżonkowie mieli jechać do brata Zdzisława razem. Halina miała być z nim pokłócona i to od kilku lat, w związku z czym dotąd Zdzisław sam go odwiedzał. Dlaczego tym razem kobieta miała chcieć z nim pojechać? Kolejna sprawa to, dlaczego małżonkowie nawet nie próbowali się ratować. Nie zabezpieczono żadnych śladów o tym świadczących. Okna nie były wybite, wszystkie drzwi pozostawały zamknięte. Zdzisław miał być dość silnym mężczyzną, który może z pewnymi problemami, ale ostatecznie wypchnąłby drzwi czy nawet szybę, by stworzyć pewnego rodzaju wyjście ewakuacyjne. Tyle tylko, że jak się później okazało, okna w samochodzie były opuszczone. Ale o tym za chwilę. W każdym razie wszystko wyglądało tak, jakby małżonkowie nie zdawali sobie sprawy z tego, co im grozi, jeśli zostaną w środku. Właściwą ocenę sytuacji zaburzał fakt, że być może pozostawali wówczas nieprzytomni. Podobno pominięto również jeden z najbardziej kluczowych dowodów w tej sprawie. Obok samochodu, na śniegu, odnaleziono czyjeś ślady. Prowadziły w stronę drogi. Prawdopodobnie nie podjęto żadnej próby, a jeśli taka była, to okazała się nieskuteczna, bo nie wyjaśniono, do kogo należały. A mógł to być dowód na to, że z tragedią powiązany jest ktoś jeszcze. Wszystkie osoby, które zdecydowały się w tej sprawie wypowiedzieć, zgodnie twierdzą, że rodzina Bachor była taka normalna, porządna, a małżonkowie uprzejmi i pracowici. Ostatnią rzeczą, jaką można byłoby o nich powiedzieć, to, że prowadzą niezgodne z prawem interesy, otaczają gangsterami, w związku z czym mają kłopoty i grozi im jakieś niebezpieczeństwo. Nikt nie wspominał o tym, by słyszeli, że dostają jakieś pogróżki, czy ktoś próbuje ich zastraszyć. Ale równie dobrze, nawet jeśli taka sytuacja miała kiedykolwiek miejsce, mogli po prostu o niej nikomu nie powiedzieć, licząc, że uda im się szybko i bez nieprzyjemności rozwiązać ten problem. I chociaż wiele faktów, mniej lub bardziej istotnych wątków, nie pasowało w przyjętym uzasadnieniu tragedii, jakim miał być nieszczęśliwy wypadek, w takim stanie pozostawiono sprawę małżeństwa Bachor na kolejnych 14 lat. Aż do 2018 roku, kiedy to funkcjonariusze z Archiwum X składają zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Po przeanalizowaniu zebranego dotąd materiału dochodzą do podobnych wniosków co rodzina i znajomi małżonków. Stwierdzają, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, a zabójstwo. Stwierdzono, że ktoś mógł mieć motyw, by odebrać życie małżonkom. Wytypowano nawet podejrzanych, a jeden z nich usłyszał zarzuty. Podobno podejrzani wytypowani byli również w 2004 roku. Wówczas nie przeszukano ich domów, nie zebrano śladów, dzięki którym możliwe byłoby wskazanie odpowiedzialnego za to przestępstwo człowieka. W sprawie wypowiedzieli się trzej biegli z zakresu pożarnictwa. Z opinii sporządzonej tuż po tragedii wynikało, że ogień został zapruszony przez niedopałek papierosa. Z kolei druga opinia wykluczała taką możliwość. Poproszono więc o trzecią. Z 90-stronicowego dokumentu wynika, że pożar miał inną przyczynę niż niedopałek czy zapałka. Był on gwałtowny i krótki. Wskazywać na to może stopień destrukcji odnalezionych w skodzie ciał. Nie wykluczono, że sprawca mógł posłużyć się środkiem chemicznym, który jest bardzo trudny, wręcz niemożliwy do wykrycia, bo w chwili pożaru ulega całkowitemu zniszczeniu. Wówczas wytypowana przyczyna jego wybuchu nie musi być tą właściwą. Być może w tej historii coś podobnego również miało miejsce. Wybrano bardziej namacalną, zauważalną i bądź co bądź możliwą przyczynę, bo niedopałek czy zapałka mogły przecież spaść. Tyle tylko, że najprawdopodobniej przebieg pożaru byłby zupełnie inny. Potwierdzono, że szyby w samochodzie były opuszczone, że nie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, a pożar wybuchł w przedniej części kabiny pojazdu. Nie stwierdzono, aby Skoda miała jakiekolwiek ślady po stłuczce, wgniecenia czy inne uszkodzenia. Nie wykluczono, że do podpalenia użyto substancji łatwopalnej. Z ustaleń wynika również to, że żaden z małżonków nie był pod wpływem alkoholu, że jechali trzeźwi. To potwierdzałoby słowa brata Zdzisława. Ustalono również, że w chwili wybuchu pożaru jedna z ofiar jeszcze żyła. Dlaczego więc nie próbowała uciekać, ratować siebie i najbliższą sobie osobę?
Za najbardziej prawdopodobną wersję uznaje się to, że małżonkowie zostali wywiezieni do lasu, że byli wówczas nieprzytomni. Kiedy auto zatrzymało się w miejscu, w którym kolejnego dnia je odnaleziono, Halinę posadzono na miejscu pasażera, a Zdzisława na miejscu kierowcy. Następnie oblano ich dużą ilością alkoholu etylowego. To poskutkowało poparzeniami czwartego stopnia, a w efekcie utratą życia. Najprawdopodobniej zrobiono to po to, by skutecznie zatrzeć wszelkie ślady. Nie ustalono motywów wydarzeń z tego konkretnego dnia, chociaż przyjęto, że mógł on być związany z finansami. Nie wiadomo, czy sprawca bądź sprawcy tym się kierowali, jednak pieniądze lub inne korzyści majątkowe wydają się być tym najbardziej prawdopodobnym motywem. Informacje dotyczące ewentualnej weryfikacji tego, kto mógł mieć największe korzyści z tej tragedii, nie trafiły do mediów. Prawdopodobnie takie rozważania miały miejsce. Być może dlatego, że nie wniosły niczego nowego do sprawy, o nich nie wspominano. Motyw rabunkowy wyklucza z kolei brat Zdzisława. Podobno z domu nic nie zginęło, a małżonkowie nie mieli przy sobie aż tak cennych rzeczy, które mogłyby zachęcić złodzieja do kradzieży. Z drugiej strony to, że potraktowałby ich w tak okrutny sposób, też jest mało prawdopodobne, bo jego celem byłaby ewentualna korzyść w postaci pieniędzy czy biżuterii, a nie odbieranie komuś życia. Decyzją prokuratury jeszcze w 2018 roku sprawa zostaje ponownie umorzona. Prowadzone postępowanie nie dało podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Niemniej jednak śledczy zajmujący się tą sprawą nie zapominają o małżeństwie Bachor i niezmiennie apelują o przekazywanie cennych dla sprawy informacji. Można to zrobić mailowo, telefonicznie, no i osobiście. Apelują o to również najbliżsi Haliny i Zdzisława. Być może przez te blisko 20 lat okoliczności zupełnie się zmieniły, więc osoby, które wcześniej się czegoś obawiały, przerwą panującą w sprawie zmowę milczenia. Czasem wystarczy szczegół, wydawałoby się nic nieznaczący fakt, który może zakończyć sprawę w zupełnie inny, właściwszy, bo adekwatny do czynu sposób. Nadal nie wiadomo, czy winnym jest osoba postronna, czy też bliższy bądź dalszy krewny. Zapytano o ten fakt, córka stwierdziła jedynie, że rodzina mieszkająca w innych częściach Polski raczej by tego nie zrobiła. Musiał to być ktoś z ich bliskiego otoczenia. Kobieta stwierdziła również, że wznowienie sprawy rodziców jest trudnym doświadczeniem, że nie zależy jej na poznaniu prawdy, przynajmniej nie w takim stopniu, jak to miało miejsce tuż po tragedii. Dzisiaj chciałaby prowadzić spokojne życie, tak by nie musieć wracać do trudnych, wręcz wstrząsających wspomnień. Ma żal do policjantów, którzy prowadzili tą sprawę, jak również do funkcjonariuszy z Archiwum X. W jej odczuciu służby, które miały pomóc w rozwikłaniu tej tajemniczej sprawy, zawiodły. Swego czasu wspominała zgłoszenie zaginięcia rodziców na policję, bo do takiego doszło. Kiedy rodzeństwo zauważyło, że rodzice wyjechali, a ich powrót wraz z upływem kolejnych godzin nie następował, córka małżonków postanowiła obdzwonić szpitale z zapytaniem, czy doszło do jakiegoś wypadku, w którym mogliby brać udział jej rodzice. Kiedy okazało się, że nic takiego nie miało miejsca, pojechała zgłosić ich zaginięcie. Miała wówczas usłyszeć, że skoro rodzice pojechali, to na pewno wrócą, że może zasiedzieli się w jakimś barze. Postanowiono więc rozpocząć poszukiwania na własną rękę. Po jakimś czasie wraz z bratem i wujkiem, czyli bratem Zdzisława, odkryli wrak samochodu ze szczątkami rodziców w środku. Wprawdzie należałoby rozwiązać sprawę małżeństwa Bachor, chociażby po to, by winny poniósł adekwatne konsekwencje, to z kolei siostra Zdzisława nie wierzy w to, by kiedykolwiek się to udało. Wiele osób, które znały to małżeństwo, które mogły wiedzieć o tym, jak wyglądało ich życie, być może również o innych istotnych dla sprawy faktach, już nie żyje. Jeśli nawet miały związane z Haliną bądź Zdzisławem tajemnice, to zabrały je ze sobą, bezpowrotnie. Prawda jest taka, że to głównie dzięki uporowi najbliższej rodziny, ale również niezależnych śledczych, sprawę zaczęto traktować w zupełnie innych kategoriach. Nie jako nieszczęśliwy wypadek, a jako przestępstwo, za które osoby odpowiedzialne powinny zostać surowo, aczkolwiek sprawiedliwie ukarane. Można mieć wrażenie, że jedynie nowe zeznania z nowymi tropami i sugestiami mogą pomóc w rozwiązaniu tej sprawy.
Prawdopodobnie wszystko, co było możliwe, zostało zbadane. Wiele aspektów nie jest już możliwych do zweryfikowania. Pozostaje to, co w każdej sprawie najcenniejsze – wspomnienia. Ważne, aby ta właściwa osoba zechciała się nimi wreszcie podzielić. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.